Jana, Jana Chrzciciela. I dla mnie, wiecie, jak czytamy Biblię, ludzie są jakby inspirowani przez różne postacie biblijne, prawda? Różne postacie ich zachęcają w jakiś sposób. Natomiast dla mnie zawsze Jan Chrzciciel był taką postacią i to, co ja widzę po prostu w Janie Chrzcicielu, to jest to, że widzę w nim przede wszystkim to, że był pewien swojego powołania. Po prostu taka pewność stuprocentowa, że on wie, do czego jest powołany. Druga rzecz to to, że on wiedział, tak jak sam powiedział Jezus do niego, że musi wypełnić pewną sprawiedliwość, prawda? Przyszedł do niego Pan Jezus i chciał przyjąć chrzest, a Jan mówi, że to ja potrzebuję chrztu od ciebie. I powiedział, że po prostu ustąp, bo trzeba dopełnić tą sprawiedliwość. Tak odpowiedział mu Jezus i Jan się poddał temu, czyli widzę też posłuszeństwo w tej postaci. I trzecią rzeczą, która mnie niesamowicie inspiruje, która jest zawarta w Ewangelii Jana, kiedy Jan mówi, Jezus musi wzrastać, a zastawać się mniejszym. Kiedy go pytali, kim on jest, prawda? A kim jest Jezus Chrystus? I wiecie, co jest też dla mnie takie niesamowite? Ja widzę tą przeszłość Jana, kiedy Jan już nauczał, a Jezus dopiero przychodził. I co jest niesamowite, że Jan Chrzciciel po prostu, on wie, że on ma się usunąć w cieniu. Słuchajcie, mnie to po prostu naprawdę tak wczoraj tak mnie to dotknęło. No, to dla mnie takie... Po raz kolejny mi to Bóg pokazał, ponieważ żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej skoncentrowany na człowieku. Że my mamy być w centrum, że teraz nasze uczucia są najważniejsze. Ale często jest tak, że nawet nie wiem, czy zauważycie, ale chrześcijanie plączą się w tych swoich uczuciach. Że koncentrują się tylko na swoich uczuciach, na tym, co przeżywają, ale nie koncentrują się na Bożej woli. A tymczasem Bóg nam mówi, szukaj wpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości i wszystko inne będzie ci dodane. Nie? I Jan tutaj mówi, on musi wzrastać, ja zaś muszę stawać się mniejszym. Po prostu to... Słuchajcie, już kilka dni to tak za mną chodziło, cały czas mi to z powrotem Bóg przypominał, co jest sednem mojego chrześcijaństwa. Jezus Chrystus, który jest we mnie i który ma być coraz bardziej widoczny. Nie ja, tylko On. Nie ja, tylko On. Po prostu, słuchajcie, to jest naprawdę... Nie wiem, kiedyś już słowa Jana były dla mnie takie dotykające, że kiedy czytałam, to czułam aż tak jakby cieleśnie, że gęsia skórka mi przechodzi, no nie? A w tej chwili jest tak, że wczoraj właśnie gotowałam obiad i tą pieśń mi Bóg dał i zaczęłam ją śpiewać i po prostu po raz kolejny zobaczyłam Jana, który rezygnuje z tego, rezygnuje ze swojej chwały, rezygnuje, po prostu usuwa się w cień, bo idzie ktoś, kto jest większy od niego i on wie, on zna swoje miejsce, zna swoje powołanie. Tu jest koniec mojej roli, tu już kończy się moja rola, prawda? Tu przychodzi Jezus Chrystus, ja muszę usunąć się w cień. Słuchajcie, jest to dla mnie naprawdę niesamowite i Jan Chrzciciel jest dla mnie po prostu inspiracją, inspiruje mnie. I powiem szczerze, że po prostu chciałabym, żeby właśnie moje życie było takie. Chciałabym, żeby po prostu... No, taki jak Bóg chce, żeby Jezus Chrystus był widoczny. No i muszę mieć to przed sobą, być może się pomylę, także was przepraszam, to jest wczorajsza pieśń. Nazwałam to, tak jak mówię, wołanie Jana. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym, z tego niezmiernie się raduję. Bo oto przyszedł mój oblubieniec i wiem, że On jest Chrystusem. Z nieba
piszą jak gołębica na nim. Ja jestem głosem, który woła, postójcie ścieżkę dla naszego Boga i przygotujcie drogę Panu, bo większy jest Bóg niż jestem ja. Bo większy jest Bóg niż jestem ja. Mocniejszy jest niż ja i Duchem Świętym chrzci. W ręku swym wiadło ma, by oczyścić to, co jego jest. Ja jestem głosem, który woła, prostujcie ścieżkę dla naszego Boga i przygotujcie drogę Panu, bo większy jest On niż jestem ja. Bo większy jest On niż jestem ja. Bo większy jest On. Amen.